Cześć, witam Was z samego rana. Właśnie wstałam, ogarniam się, robię sobie powoli śniadanie. Dzisiaj będzie właśnie tortilla z awokado, jajkiem. Także tutaj mam wszystko przygotowane. I pomyślałam, że dzisiaj spędzimy sobie może taki miły, domowy dzień. Bez spiny. Zobaczymy, co tam ciekawego. Także zapraszam Was i zaczynamy ten dzień. Śniadanko gotowe, także smacznego, uciekam i widzimy się później. Spodobało mi się trochę nagrywanie tutaj, więc pomyślałam, że dzisiaj też zacznę się może z Wami malować. Tak jak Wam mówiłam, to jest taki mój ulubiony moment. Właśnie nakładanie makijażu, jak zaczynam od podkładu, mam już nałożoną pielęgnację. I dzisiaj pomyślałam, że nałożę sobie jeszcze raz te produkty z L'Oreala. Ten podkład serum i przetestuję go sobie jeszcze raz, tylko muszę uważać, już wiem, bo on jest bardzo wodnisty. I tak, no i mówiłam Wam, spędzimy sobie dzisiaj taki luźny dzień, mam nadzieję, chociaż powiem Wam, że ogólnie mam dużo pracy, dużo jakichś spotkań dzisiaj, z tego co pamiętam, także i w ogóle, dobra, mam nadzieję, że to wszystko widać, bo ja nie do końca wszystko widzę. Muszę, tak jak mówiłam, uważać, żeby tego gdzieś nie porozlewać. Właśnie dzisiaj jeszcze przypomniało mi się rano, że zapisałam się już dawno na taki webinar. Wiecie, bo tam różne osoby organizują różne rzeczy w różnych tematach i dziś właśnie ten webinar będzie miał miejsce, o czym ja trochę zapomniałam. Ale fajnie, cieszę się. Tyle tylko, że on jest jakoś tak wieczorem. Więc praktycznie cały dzień dzisiaj mam zajęty. W ogóle też nie pytałam Was, jak tam Wasz Dzień Kobiet. Nie pytałam dlatego, że jakby te filmy pojawiają się też z pewnym opóźnieniem. A ja jakoś tam nic specjalnego chyba nie szykowałam. A zrobiłam, słuchajcie, małe zakupy. I znaczy, takie malutkie. Generalnie znalazłam coś, co chciałam. I powiem Wam, że tak mówię, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak zapytałam sama siebie, że no to może z jakiejś okazji sobie to kupię, wiecie, żeby nie tak, że bez powodu po prostu. I mówię, ej, dobra, no to może na Dzień Kobiet. Więc, więc zrobiłam sobie mały prezent. No i teraz czekam, aż przyjdzie. W ogóle też czekam na jedną paczkę, która idzie już, nie wiem, 2-3 tygodnie? 3 mniej więcej. Chyba z UK-a. Więc generalnie bardzo, bardzo długo teraz te paczki idą. Nie wiem dlaczego. Nie wiem też, kiedy przyjdzie. Ja tak sobie tutaj doklepuję wszystko, ale wszystko wygląda już bardzo ładnie. I znowu, no, praktycznie nie widać go na skórze. Jest bardzo fajny. I dobrze to wygląda. A, i jeszcze w ogóle skaczę z tematu na temat. Ale tak jak już się odzywam teraz, to w ogóle przypomniało mi się też a propos tej pracy i w ogóle, bo tak jak powiedziałam, mam dzisiaj w ogóle też dużo spotkań i ktoś mi napisał ostatnio, że właśnie jak na przykład w filmie mówię, że no dobra, no to ja teraz wracam do pracy, odezwę się później i ktoś mówi, jakie to jest życiowe właśnie, jak teraz na zdalnym po prostu, że dużo z Was tak ma i że prawdziwe życie, także no tak. Tak właśnie jest. A ja teraz cały czas, słuchajcie, jestem właśnie w takim trybie, że budzę się mniej więcej o tej samej porze. Jestem wyspana, budzę się naprawdę dużo wcześniej w ogóle niż zaczynam pracę, więc mam ten czas dla siebie. W ogóle też ten weekend, kiedy właśnie sprzątałam i odcięłam się. Odcięłam się praktycznie od, wiecie, od telefonu, od mediów, od wszystkiego, bo po prostu sprzątałam i ktoś tam mnie zapytał, wiecie, rano sprawdzałam jakieś wiadomości i potem wieczorem i ktoś zapytał, to nie sprawdzałaś, nie wiesz, co się dzieje? Ja mówię, że no nie, bo nie sięgałam tak naprawdę w ogóle po telefon, po prostu sprzątałam i myślę, że to też bardzo pomaga jednak. Kurde, to jest bardzo ważne, żeby czasem, nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy właśnie, jak to jest ważne, ale żeby też się odciąć od ilości tych wiadomości, takich też negatywnych, no nie oszukujmy się, ciężkich, bolesnych, także
Także na pewno mi to pomogło i właśnie teraz przynajmniej cieszę się, bo właśnie tak jak mówię, cały czas jestem w tym trybie takim, że budzę się wcześniej, jestem wypoczęta i myślę, że przez to też mam więcej energii w ogóle i zupełnie inne nastawienie. Więc póki co naprawdę się cieszę. I co jeszcze? I w ogóle bardzo się cieszę, że sobie posprzątałam, bo naprawdę codziennie rano się budzę i to jest taki porządek. W ogóle w sypialni mam tak jasno teraz, że fajnie w końcu było się zebrać do tego. Dobra, czy ja sobie skończę makijaż, podkład tak wygląda? No tak jak mówię, praktycznie go na skórze nie widać. Kurde, naprawdę powiem wam, no jestem w szoku. Zobaczymy, jak się dzisiaj będzie utrzymywał. Dzisiaj, wiecie, jeszcze nie zakładam soczewek, będę w okularach, więc zobaczymy, jak te noski tamto. Dobra, to widzimy się później. Dwie rzeczy chcę wam powiedzieć. Po pierwsze, te podkłady, bo w sumie używam dwóch, bo sobie je mieszam, są genialne, naprawdę. To jak ładnie wyglądają, to jak ładnie się rozprowadzają, potem na skórze praktycznie ich nie widać, dają takie fajne, takie satynowo rozświetlające trochę wykończenie, no naprawdę... Naprawdę jestem w szoku, jak fajnie wyglądają. A druga rzecz to jest kredka, do której wróciłam ostatnio. Ja ją chyba mam w ogóle w projekcie i dlatego zaczęłam ją używać, bo bardzo ją kiedyś lubiłam, przestałam i uwielbiam ten kolor. Mam ją właśnie teraz na ustach. To jest kredka Lip Matic w kolorze 07 z Pierre René. Jest genialna i uwielbiam ją naprawdę. Fajnie wygląda. To jest właśnie taki idealny kolor też nude, który mogę używać, który fajnie wygląda. I to są taki tacy... Znaczy nie, ta kredka to taki mój ulubieniec, bo podkład to jeszcze nie wiem w zasadzie, bo za mało go używałam, ale... Ale ogólnie sprawia mi przyjemność ostatnio właśnie używanie tych rzeczy, a podkład jest dla mnie dużym zaskoczeniem. No dobra. To tyle na razie. O, dzisiejszy outfit. Leginsy Lelosi. Bluzka pod spodem z Zary i w sumie sweter też z Zary. Dobra, to co? Kawa zrobiona. To miłego dnia i smacznej kawusi, jak to mówią. Skończyłam właśnie spotkanie i zaraz zaczynam kolejne, ale w międzyczasie jeszcze robię sobie drugie śniadanie. I tutaj mam pesto właśnie z mozzarellą, pomidorki, makaron się gotuje. Z tego filmu chyba będzie właśnie taki typowy dzień ze mną, taki kiedy nic się nie dzieje, a większość z nich naprawdę mam wrażenie, że właśnie tak wygląda. Także będziecie mieli okazję zobaczyć po prostu, jak to wygląda, tak jak mówiłam, bez spiny, bez żadnego planu, bez niczego. No, także mam nadzieję, że taki wam się spodoba. Ja teraz właśnie szybko robię jedzenie, zaraz zaczynam kolejne spotkanie, no i to tak właśnie wygląda. I będę się odzywać w miarę możliwości. Nie wiem, czy wam pokazywałam, jak Magda przyjechała wtedy, dostałam też magnes z Dominikany z sobą. Tak się właśnie, wiecie, po cichu zastanawiałam, czy to dla mnie. Może ktoś jeszcze lubi sowy, ale był dla mnie jednak, także jest jeszcze magnes i tutaj właśnie jest na lodówce. O. A tu jest reszta innych. Nie jest to co prawda film z testem podkładu, ale muszę wam to pokazać. Minęło mniej więcej 6 godzin i ten podkład wygląda w tym momencie tak. Wygląda praktycznie tak samo jak w momencie, kiedy go nałożyłam. Tak, powiedziałam, minęło 6 godzin, także naprawdę całkiem sporo czasu, a ten podkład wygląda naprawdę bardzo dobrze. Także to nie był chyba przypadek, że przy pierwszym teście ten podkład tak dobrze wypadł. A ja jeszcze dzisiaj, słuchajcie, utrwaliłam go tym pudrem z Too Faced, Born This Way, i on wyglądał od razu bardzo ładnie. To ja myślę, a to jest kiepski puder, bo on tak bardzo matuje i on nie pomaga, naprawdę nie pomaga podkładom. Natomiast myślę, że ten podkład przypudrowany jakimś innym, fajniejszym pudrem wyglądał po prostu chyba rewelacyjnie. Także naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jak to wygląda, jak to się ładnie utrzymuje. Delikatnie widzę, że wiecie, zaczął wyglądać po prostu naturalnie, delikatnie się wyświecił, ale to w ogóle nie ma porównania z tym, jak normalnie jakby wydzieli mi się sebum i wiecie, i ten podkład zaczyna właśnie wyglądać tak nieświeżo. Tutaj po prostu wygląda to wszystko mega, mega naturalnie, nawet nie muszę przypudrowywać twarzy, nie muszę tutaj usuwać tego sebum, nic. A jeszcze w ogóle sprawdziłam, jak wyglądają, słuchajcie, noski, zobaczcie. Też aparat jakby troszkę bardziej podkreśla kontrast. A ja też jakby, no wiecie, jak się nosi okulary, to te noski się po prostu trochę odciskają, więc widać
to miejsce odciśnięcia, natomiast jeśli chodzi o podkład, to on się też jakby wytarł tam dużo, dużo mniej niż zazwyczaj przy każdym innym podkładzie, na przykład, który noszę. Także to nie był przypadek, że on tak dobrze wypadł za pierwszym razem, naprawdę. Jestem pod dużym wrażeniem i taką mam przyjemność z używania tego podkładu. Aż naprawdę jestem w szoku i to jest chyba, kurde, taki wyjątkowy drogeryjny podkład. Taki naprawdę porównywalny z takimi, wiecie, wszystkimi wysokopółkowymi, takimi drogimi podkładami. Super, no dobra. To tyle. Przyszłam na chwilę po prostu z takim małym update'em, bo stwierdziłam, że chciałabym wam pokazać, jak wygląda, gdybyście pytali jeszcze, jak się sprawdza, no to właśnie tak. Na skórze mieszanej. A ja teraz wracam znowu dalej do obowiązków, dlatego że teraz mam kolejne spotkanie, przed chwilą skończyłam inne. Jeszcze muszę chwilę, wiecie, popracować, porobić inne rzeczy, także dzisiaj bardzo taki wypełniony dzień po prostu, no ale tak to wygląda, także cóż, wrócę do was później. Postanowiłam zrobić chlebek bananowy. Nigdy w zasadzie sama nie robiłam, tylko ewentualnie u kogoś jadłam, także znalazłam jakiś przepis. Nie mam niestety brązowego cukru, ale tu mam przygotowane właśnie jakieś składniki, tutaj już banany też zmiażdżyłam widelcem, pokroiłam trochę czekolady, bo to będzie chlebek bananowy z czekoladą. Przygotowane jajka, także tutaj już sobie przygotowałam też formę. No i co? Zabieram się tutaj za łączenie składników i mam nadzieję, że jakoś to będzie. Ten cukier bardzo ładnie pachnie. Tutaj już dodałam. Zabieram się za mieszanie. Pięknie pachnie, naprawdę. Kolejny etap, połączone już tutaj mam suche składniki i zaraz będę to łączyła z tymi banankami. Pokazywałam wam czekoladę. Uwielbiam taki widok, jak ona jest tak pokrojona. W ogóle tu mam trzy różne czekolady. Taką mleczną, jakąś z solonym karmelem, coś takiego, i gorzką. Bo potrzebowałam i miałam jakieś takie resztki dosłownie, bo tam kilka kostek, także takie będą różne. No dobra, ale ja mam zapowiadać to naprawdę bardzo smacznie. Mam nadzieję, że wyjdzie. Dobra, to ja już łączę to i pewnie wstawiam do piekarnika. Nie wiem, czy też wystarczy mi ta jedna foremka, jakby co, to mam jeszcze drugą, także zaraz zobaczę. A słuchajcie, ponieważ robię ten chlebek pierwszy raz, nie wiem, czy to ciasto nie jest jakieś takie zbyt gęste. Rozważam, czy by tutaj nie dołożyć jeszcze jednego jajka, ale w przepisie były dwa, więc może no takie powinno być, takie gęste. No nic, zobaczymy. Najpierw, że następnym razem będę robiła inne, a teraz dorzucam czekoladę i chyba się powinno zmieścić tutaj. Wszystko się tutaj zmieściło, bardzo szybko się to robi, tak naprawdę chwila, moment, tylko widziałam, że to ma się chyba piec około 45 minut, także ja już to wkładam do piekarnika i widzimy się za godzinkę, zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, wyszło chyba, mam nadzieję, że się wszystko dopiekło, ale podrosło trochę, nawet trochę bardzo, mam nadzieję, że tam wszystko dopieczone, no i próbuję. Pięknie pachnie. Może nie wygląda, ale jest przepyszny. Najpierw update. Podkład wygląda tak po 10 godzinach. Także ja nie mam słów, naprawdę. To jest chyba najlepszy podkład w ogóle, jakiego ja używałam. Jakiś taki najtrwalszy, najładniej wyglądający po takim czasie, na którym najmniej widać jakiekolwiek znoszenie. No trochę się świeci oczywiście tutaj na czole, ale jestem w szoku. Słuchajcie, zrobiłam sobie już tutaj właśnie, usiadłam do kompa, zrobiłam sobie herbatkę w kubku z sobą, ogromną herbatę, bo zaraz siadam właśnie do tego webinara, o którym wam mówiłam, na który się zapisałam, także w sumie jestem ciekawa, co tam dzisiaj będzie. No i tyle. I nie wiem, ile on będzie trwał też tak naprawdę, więc nie wiem, czy on będzie jakiś długi, czy nie. No mam nadzieję, że będzie ciekawy przede wszystkim, bo wiecie, jak to jest, jak się siedzi przed kompem jeszcze po pracy, w której też spędzam dużo czasu przed komputerem. To mam nadzieję, że tak jak mówię, będzie ciekawy. Ale już tutaj zrobiłam sobie herbatę i tak. Także chyba będę się z wami żegnać już dzisiaj. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Taki mocno luźny. Tak właśnie wyglądają w większości dni po prostu na zdalnym. Także co? Żegnam się z wami i życzę wam wszystkiego dobrego. Widzimy się już niedługo, także do zobaczenia, pa!